jeden z budynków zaprojektowanych przez Schillera, podobno. A teraz wygląda jak zupełnie nowoczesny. A tutaj mamy gmach dyrekcji wodociągów i kanalizacji. Wygląda jakby był z lat 30., ale tak wcale nie jest. W rzeczywistości zaprojektował go nasz przyjaciel, pan Schiller. Tak, ten sam, którego nie możemy znaleźć aktu urodzenia w Warszawie. Budynek jest oczywiście zapadnięty. Tutaj mamy, proszę, okienka. I tam są normalne pomieszczenia. Kiedyś miał zdobienie, ale została ona szkuta, a Schillera ponoć wyrzucono z budowy i był tu ktoś nowy. I on zdecydował o takim wyglądzie. A jest w ogóle bardzo ciekawy budynek. Tu mamy jedyną kiepską fotografię ryciny naszego budynku przy Starankiewicza. Jak widać, była tu kiedyś syrenka. Albo miała być syrenka, może tak. Jest to projekt naszego starego znajomego pana Schillera, którego akty urodzenia w Warszawie nadal szukamy. Widać, że był on trzymany w zupełnie innej stylistyce niż budynek wygląda obecnie. Budynek ten wyglądał... Prawda? O, widzicie? To jest tak jakby rozwinięcie elewacji, czyli ta część środkowa. To jest to. Widzicie? To jest coś niebywałego, jak się zmienił. No i to tak właśnie wyglądało. Tutaj mamy właściwie jedną stronę, gdzie ten budynek jest jakoś tam przedstawiony. Projekt jest z 1927 roku ze zbiorów pani Małgorzaty Omilanowskiej. Dlaczego pani Małgorzata Omilanowska ma takie dziwne rzeczy u siebie? No, na przykład dlatego, że jest obecnie wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. O, tutaj. Tu była. Jeszcze do 2015 roku. Dlaczego takie osoby mają dostęp do takich rzeczy i ich nie skanują? Nie robią porządniejszych widoków? Nie dzielą się wiedzą? Nie wiem. To już pytanie do pani Małgorzaty. My wracamy do tego budynku. Niestety nic nie widać. Kompletnie. No widać tylko, że było boniowanie i prawdopodobnie było ono z piaskowca. Tutaj mamy okienka. Prawdopodobnie jest to jakaś forma odnowienia budynku, który stał tutaj dużo wcześniej. Dlatego już mamy tutaj te okna. I właściwie ta część została, co widać na filmie trochę. A reszta została skuta. I wygląda to tak, jak wygląda. Wygląda znajomo, co? No kto tak projektuje? Albo tak. Jesteśmy na pierwszym piętrze. To jest szpital.
jeszcze ciekawiej. Cały budynek tak jest. Wszystko. Gdzie? Tu oczywiście też zasłonięte rowerami, żeby się nikt nie przyglądał. Kolejny i kolejny i tak cały czas. Oczywiście nie jeden, no, a tutaj nawet zrobili świetliki. Widzicie? O, klasyka, klasyka. Wszędzie tak samo. Teraz przejdziemy na drugą stronę ulicy, tam też będzie się prawie. Zapytacie się, jak ja znajduję takie budynki? Normalnie. Z Google Street. O, tutaj też widać, że są jakby... O, takie rzeczy. Tutaj widać lepiej. Tu też mogło coś być. Mamy tutaj jedno ze starszych zdjęć szpitala. Dziesiątka Jezus i tego kościoła, który fotografowałam, znaczy który filmowałam. Widzicie, tu jest mur, teraz tego muru nie ma i on wyglądał trochę inaczej. Ale ta ogólna bryła wyglądała tak. Tutaj mamy, już widać, że są te okienka, widzicie, które teraz są odkopane tak jakby, ale tutaj były zakopane. Zobaczcie, co tu się działo, jak wyglądał plac. O, i jeszcze tutaj coś takiego było i teraz tego nie ma. Teraz tu jest ulica. Zobaczcie. Zrobili pochylnie. W ogóle wygląda jak po przejściu jakieś na bałnicy, pół drzewka. Nie widać jakieś krzaczki, tylko nic więcej. Zobaczmy. Znalazłam to na Polonie, oryginał, bo w Google'ach znajduję, ale bardzo słabe. A to całkiem, a tu widać jakiś komin był. No, tutaj widać te okna dosyć dobrze. No, ciekawe to jest. Będziemy dalej szukać. Tu kolejne zdjęcie. Tu widać już są pierwsze drzewa, ale dopiero posadzone. To jest po pierwszej wojnie światowej. 1916 chyba, czy jakoś tak. Wszędzie dzieci. Było bardzo dużo dzieci wtedy. Tu mamy ten budynek i ja się zastanawiam, co to jest. Co to jest? Co to jest? Tutaj taki słup, tu latarnia. A tutaj nie coś. Nie wiem. Nie wiem. Może się ktoś... No tutaj napis jeszcze cenicą chyba? Tak. Tu znowu jakieś ogrodzenie, którego nie ma. Lecimy dalej. O, to jest ten budynek, którego nie ma. Tu znowu mur. Tu pani z dzieckiem. Pan z koniem. Niewiele widać. Tu mamy dużo młodsze zdjęcie. Kiedy już widzimy już zdjęcia, to już jest chyba okres międzywojenny, bliżej roku, albo nawet czas okupacji. Tu jest, tu są jakieś jeziorka, co to w ogóle jest. Tu już mamy dobudowaną tą część. Tutaj widać, że ona jest zupełnie nowa. Tu mamy zniszczony, tak, czyli to jest po okupacji, to są lata 40. Tutaj ta część została zburzona. Ale zobaczcie, tutaj dach się zawalił, ale generalnie coś tam zostało. No, zewnętrzny mur został, czyli ta taka główna tkanka trochę została, tam widać, coś się pali. Jeszcze nie ma Pałacu Kultury, tylko tutaj.
widać budynek paszty, jakiś kościół, nie wiem czy to ten Nowoli, nie jestem pewna. To jest antena, iglica, widzicie to? Strasznie niewyraźne, ale nigdy nie widziałam tego budynku z taką iglicą. Ciekawe co tam było. No to jest już trochę gorsze zdjęcie. Nie znalazłam oryginału, więc no jest jak jest. Ale widać, że wszystko było otoczone murem, widzicie? I to jest tak zwana budowa, tak? To jest tak zwana budowa, tylko że w praktyce wszystko już stoi, wszystkie budynki tutaj. Wszystko jest, wszystko jest. No, więc właśnie tak to wyglądało, że... o, tu coś jest, więc... Znowu tak dosyć wysoko wejście po schodach, widzicie? Co my tu mamy? No to znowu kiepska fotografia tego szpitala. Aha, no tak. No i to by było na tyle. Tam pójdziemy. Jest ciekawie na dole. Góra jest, powiedzmy, z początku XX wieku. Widać zresztą, że góra jest zupełnie nadmurowana. Później tam podejdziemy. Tu może mało widać, ale jest na dole piętro. Możliwe, że